Cześć, z tej strony Tomek Rymanowski, Rehafit Akademii. Tematem dzisiejszego filmu będzie jednoczesny ból biodra oraz stawu kolanowego za sprawą dysfunkcyjnego, nadmiernie napiętego mięśnia prostego uda. Na wstępie dwa słowa o mięśniu prostym uda. Mięsień prosty uda jest jedną z głów mięśnia czworogłowego uda, czyli mięśnia znajdującego się w przednim przedziale naszego uda. Jest to o tyle interesujący mięsień, że pełni on funkcję w dwóch stawach, tak więc jest to mięsień dwustawowy. Jak popatrzymy na staw biodrowy, będzie on silnym zginaczem stawu biodrowego, a więc będzie wykonywał ten ruch. Jak popatrzymy na staw kolanowy, oczywiście będzie prostownikiem, a więc będzie wykonywał ten ruch. I bardzo często do mojego gabinetu, jak i na kurs trenera personalnego, zgłaszają się osoby z przodopochyleniem miednicy, z jednoczesnym bólem biodra, kolana, za sprawą właśnie dysfunkcyjnego, nadmiernie napiętego mięśnia prostego uda. Dlaczego on tak bardzo często ulega dysfunkcji, nadmiernemu napięciu? Jak przeanalizujemy jego przyczep bliższy i dalszy, to bardzo szybko dostaniemy odpowiedź. Jest to mięsień przyczepiający się do kolca biodrowego przedniego dolnego i oczywiście biegnie wraz z pozostałymi głowami mięśnia czworogłowego uda do rzepki, by przyczepić się do guzowatości kości piszczelowej wspólnym więzadłem rzepki. A więc będzie to mięsień, który będzie mocno zginał staw biodrowy i prostował staw kolanowy. A więc osoby zgłaszające się na kurs czy do gabinetu, chcące popracować swoimi dysfunkcjami, z wadami postawy, bardzo często zgłaszają w wywiadzie, że w swoim codziennym funkcjonowaniu spędzają dużo czasu w pozycji siedzącej, przez co ich miednica ustawia się w przodopochyleniu. Bardzo często wykonują takie dyscypliny sportowe, które predysponują biodro do tego, aby dochodziło do permanentnego ruchu zgięcia, na przykład jazda na rowerze, taka typowo sportowa. Osoby, które grają w siatkówkę, które czekają na przyjęcie piłki i spędzają sporo czasu w takiej pozycji. Wcześniej wspomniałem o osobach, które dużo siedzą, które jeżdżą na rowerze. Tak więc jeżeli twoje biodro będzie blokowane w takiej pozycji, albo po prostu dużo czasu spędzasz w podróży, pracując przy komputerze, lub twoja praca predysponuje do tego, żeby to biodro się w cudzysłowie zamykało w pozycji zgięciowej, to prędzej czy później przyczep bliższy mięśnia czworogłowego uda, mam tutaj na myśli prosty uda, ulegnie nadmiernemu napięciu. I teraz, taka osoba zgłaszająca się czy to na kurs, czy do gabinetu, jak popatrzymy na jej postawę od boku, to na pewno zobaczymy miednicę ustawioną w przodopochyleniu, ale co jest jeszcze bardzo interesujące i jest to niejako taka pułapka diagnostyczna zarówno dla trenerów personalnych, jak i fizjoterapeutów. Załóżmy na potrzeby tego filmu, że prawy mięsień prosty uda jest nadmiernie napięty, tak więc jak zacznijmy od lewej, jak popatrzę na mojego podopiecznego klienta, to on się ustawi w taki sposób, że lewa noga w stawie kolanowym będzie w wyproście. Natomiast prawa noga będzie w delikatnym zgięciu w stawie kolanowym. I teraz wiele osób zaczyna rehabilitować, rozciągać, rolować łydkę i grupę kulszowo-goleniową i niewiele się zmienia, a kolano jest w dalszym ciągu przeciążone. No bo tak, jeśli moja miednica mocno się przodopochyli i będzie pociągał za staw kolanowy mięsień prosty uda, to moje kolano, a właściwie kolano podopiecznego czy kursanta, który chce popracować z wadami postawy, będzie ustawiać się w takim permanentnym zgięciu w stawie kolanowym. I bardzo często ból, dyskomfort pojawia się właśnie na wysokości stawu kolanowego. Ktoś rehabilituje się w cudzysłowie na kolano, ktoś trenuje kolano, ale pomija bardzo istotny obszar stawu biodrowego. Tutaj będziemy mieli do czynienia także z przodopochyleniem miednicy. Bardzo często ono jest asymetryczne. O tym też mówimy w trakcie kursu na trenera personalnego. Mówimy o shiftach, o elewacji, o obustronnej, jednostronnej rotacji miednicy, tak więc generalnie temu zagadnieniu poświęcamy masę czasu. Więc reasumując, jeśli czujesz ból biodra w przednim przedziale, jeśli czujesz ból stawu kolanowego na wysokości stawu rzepkowo-udowego, jeśli schodzisz do przysiadu, jeśli robisz bułgary, jeśli robisz ćwiczenia jakiekolwiek, które będą angażować mocno staw kolanowy do zgięcia i czujesz ból w przednim przedziale, to zwróć uwagę na
prosty uda. Bo teraz tak, jeżeli moje kolano, kolano podopiecznego będzie w permanentnym zgięciu, to już wiem, że rzepka jest ustawiona w elewacji, jest ustawiona troszeczkę wyżej, aniżeli w przypadku nogi, w cudzysłowie znowu zdrowej, czyli rzepka będzie bardziej przyparta do powierzchni międzykłykciowej i już na starcie, jak mój podopieczny będzie schodził do przysiadu, to jego rzepka będzie mocniej kompresowana, będzie pojawiał się ból. Tak więc w przypadku danego zakresu może być stop ruchu, bo jak dodamy obciążenie na ramiona, chcemy zrobić na przykład przysiady, no to będzie jeszcze większa kompresja, bo jeszcze większy opór, wysiłek będzie musiał pokonać mięsień czworogłowy uda. Tak więc jeżeli masz problem z głębokim przysiadem i czujesz ból w przednim przedziale stawu kolanowego, to musisz zwrócić uwagę na to, jak zachowuje się twoja rzepka. Musisz przeanalizować swoją postawę, czy twoje nogi ustawiają się w prawidłowy sposób, czy nie idą do zgięcia. Mogą iść też do przeprostu, ale oczywiście to w kolejnym filmie. Dziś interesuje nas takie delikatne zgięcie 5-10-stopniowe, jeżeli chodzi o staw kolanowy. Musisz zwrócić uwagę, jak ustawia się twoja miednica. No i teraz tak, jakie rozwiązanie tego problemu? No oczywiście rozwiązaniem tego problemu będzie rozluźnienie prostego uda, a więc poprawa ergonomii pracy, rolowanie, jeżeli chodzi o prosty uda z naciskiem na przyczep bliższy, praca ze stawem kolanowym, rozluźnianie stawu rzepkowo-udowego. Co jeszcze jest interesujące, co jeszcze można dodać? Oczywiście couch stretch. Jeżeli na początku masz problem z wykonaniem klasycznego rozciągania kanapowego, bo czujesz ból stawu kolanowego w sytuacji, gdy jesteś na tym kolanie, gdzie w sytuacji, gdy to kolano jest nogą podporową, to oczywiście możesz zmodyfikować to ćwiczenie i zacząć wykonywać je w pierwszej kolejności w pozycji stojącej, później sobie je przeskaluj i przejdź do pozycji klęcznej. Co jeszcze jest istotne, jak popatrzymy na podopiecznego klienta, to zobaczymy, że tam, gdzie jest nadmiernie napięty mięsień prosty uda, cały czworogłowy jest mocniej napięty. Tak więc bardzo często w przebiegu uda pojawia się taki, za przeproszeniem, bacior nadmiernie napiętych włókien, który będzie wręcz przeskakiwał pod ręką. Tak więc jeżeli ten mięsień jest bardziej napięty, to już w trakcie oceny klienta podopiecznego ja widzę, że jest jakiś problem, że ta czwórka jest nadmiernie napięta, bardzo często za sprawą właśnie nadmiernie napiętego prostego uda. No bo tak, jeżeli ktoś się ustawi w pozycji strzałkowej i ma nogę zgiętą i na siłę próbuje wyprostować kolano, to siłą rzeczy wymusi większe napięcie na czwórce, no i ona będzie w takim permanentnym skurczu napięciu. Co jeszcze będą zgłaszać podopieczni klienci? Wybieganie, marsze, jazda na rowerze, wszystko co będzie angażować biodro do zgięcia będzie intensyfikować napięcie. A więc przechodzimy teraz do rolowania, pokażę Ci jak rolować prosty uda. Jest to bardzo prosta, skuteczna technika. W trakcie rolowania opowiem Ci trochę jeszcze o strukturze naszego kursu na trenera personalnego, co dostajesz w cenie kursu, jakie są profity, a jest ich kilka, bo dostajesz welcome baga w postaci zestawu do rolowania mięśniowo-powięziowego, są to 3 rolki, dostajesz dostęp do grupy zamkniętej na Facebooku, gdzie poruszamy ciekawe przypadki i ciągle się komunikujemy, tak więc ja przechodzę do rolowania, będę tłumaczył Ci w jaki sposób rolować prosty uda i jednocześnie porozmawiamy troszeczkę o samej strukturze kursu na trenera personalnego, który organizuje Rehafit Academy. Tak więc przechodzę do działania. Przechodzimy do rozluźniania mięśniowo-powięziowego mięśnia prostego uda. Będziemy pracować na wewnętrznej krawędzi rolki, tak by przerolować, rozluźnić przyczep proksymalny, czyli bliższy mięśnia prostego uda. Tak jak wcześniej wspomniałem, Ty jako kursant otrzymujesz taki zestaw w postaci welcome baga. Są to 3 rolki do rozluźniania mięśniowo-powięziowego. Duża rolka, piłeczka punktowa i peanut, który świetnie sprawdzi się w pracy z mięśniami przykręgosłupowymi. Wracając jednak do mięśnia prostego uda, będę pracował na tej wewnętrznej krawędzi rolki, bo chcę popracować tuż na wysokości kolca biodrowego przedniego, górnego i dolnego przede wszystkim, biorąc pod uwagę przyczep bliższy mięśnia prostego uda. A więc technika jest bardzo prosta. Ustawiam rolkę w ten sposób, kładę się na niej i staram się dojechać mniej więcej do wysokości, tak jak zaczyna się gumka od bielizny, od spodni i staram się złapać taki punkt, który będzie się wyróżniał na tle pozostałych. Moje ciało może być delikatnie uniesione, ale mogę też
dokompresować moją miednicę. Najzwyczajniej w świecie, kolokwialnie mówiąc, mogę położyć się na tej rolce i jeżeli złapiesz nadmiernie napięty mięsień prosty uda w jego bliższej części, to za chwilę mogą pojawić się charakterystyczne objawy, które towarzyszą Ci na co dzień. Co mam na myśli? Ból, napięcie w obszarze przedniego przedziału stawu biodrowego, ból, napięcie, które będzie wędrować przez przednią część uda i ból, napięcie w obszarze stawu kolanowego. Jeżeli pojawią się tego typu objawy, to jak najbardziej jest to ok. Nie ma co się bać tych objawów. Zostań sobie troszeczkę w tej pozycji. Jak już poczujesz delikatne rozluźnienie, to możesz sobie dodać funkcję zgięcia i wyprostu w stawie kolanowym. To zintensyfikuje tę technikę. Możesz delikatnie się przemieszczać tym wałeczkiem, ale generalnie starać się zastygnąć w jednej pozycji i dać sobie odpowiednio długo czasu, bo wszystkie techniki z zakresu rolowania i rozciągania potrzebują odpowiednio dużo czasu. Miałem okazję nagrać film na ten temat, tak więc podlinkuję go w opisie. A wracając do samej struktury kursu na trenera personalnego, który organizuje moja akademia, to my bardzo dużo czasu spędzamy właśnie na technikach z zakresu rozciągania i rozluźniania mięśniowo-powięziowego. Tak więc jeśli zmagasz się z wadą postawy, jeśli nie chcesz być trenerem personalnym, ale chcesz się nauczyć trenować w efektywny, prawidłowy sposób, masz różnego rodzaju dysfunkcje w obszarze aparatu ruchu, to jak najbardziej zapraszam Cię do wzięcia udziału w kursie, który organizuje Rehafit Academy, bo nauczysz się rolowania, ćwiczeń z zakresu treningu siłowego, funkcjonalnego, podstaw dietetyki, zdobędziesz certyfikat. Myślę, że jest to super inwestycja. Tak jak wcześniej wspomniałem, już na starcie otrzymujesz taki zestaw, otrzymujesz dożywotni dostęp do grupy na Facebooku, gdzie poruszamy ciekawe przypadki i konsultujemy swoje wątpliwości. Tam przesyłamy materiały z kursu. Jest tam bardzo dużo fajnych materiałów. Dostęp do tej grupy jest dożywotni, tak więc będziesz mieć dostęp do materiałów z edycji poprzedniej, bieżącej, jak i następnej, z edycji organizowanej w Warszawie, w Krakowie, w innych miastach, tak więc myślę, że jest to super inwestycja. Jeżeli masz tego typu problemy, zapisz się na kurs, naucz się trenować w prawidłowy sposób, pozbędziesz się swoich dolegliwości w obszarze stawu kolanowego, biodra i miednicy. Myślę, że nie ma nic innego jak, że nie ma nic lepszego jak inwestycja w siebie. Myślę, że kurs jest super inwestycją, tak więc do zobaczenia w kolejnych filmach, do zobaczenia na sali treningowej w trakcie kursu. Pozdrawiam Cię, cześć!